Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja nowy konsul generalny RP w Lwowie Rafał Wolski zaprosił prezesów organizacji polskich Lwowskiego Okręgu Konsularnego, przedstawicieli władz samorządowych i duchowieństwa na koncert, który miał miejsce w Pałacu Potockich we Lwowie. W swoim pierwszym oficjalnym przemówieniu Rafał Wolski oznajmił, że jest świadomy szczególnej roli i odpowiedzialności za Polaków na terenie Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Nowy konsul generalny zapewnił, że będzie wsłuchiwał się w postulaty miejscowych Polaków i starał się im pomagać. Ze specyfiką polskiej mniejszości tutaj stykałem się już wcześniej na swoich poprzednich stanowiskach i oczywiście przygotowując się do pracy w Lwowie starałem się skorzystać z różnego rodzaju opracowań, publikacji, również publikacji medialnych, za co dziękuję i Kurierowi Galicyjskiemu i Radiu Lwów. Jednym z tych priorytetów podstawowym jest bliski kontakt i praca na rzecz Polaków, którzy mieszkają we Lwowie i na ziemi lwowskiej. I tych, którzy są obywatelami polskimi i tych, którzy obywatelami polskimi nie są, ale którzy do swojego polskiego, mają świadomość swojego polskiego pochodzenia, mówią po polsku, chcą w tym języku się porozumiewać i poczuwają się do związków z kulturą polską. Przewodniczący Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej Oleg Syniutka złożył obecnym Polakom życzenia z okazji Święta Narodowego i podziękował rządowi polskiemu za wsparcie. Przypomniał, że 11 maja Parlament Europejski poparł zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy. Cieszę się bardzo ze zbiegu okoliczności, jakim jest to, że właśnie dzisiaj Rada Unii Europejskiej powzięła decyzję o tym, żeby obywatele Ukrainy mogli podróżować do krajów strefy Schengen na podstawie paszportu biometrycznego, bo wydaje się nam, i my jako Polska od lat wspieraliśmy Ukrainę w swoich przygotowaniach do wejścia do liberalizacji wizowej. Przedstawiciel ukraińskiego MSZ-u we Lwowie Wiaczesław Wojnarowski przekazał konsul Jadwidze Żak, kierowniczce Wydziału Ruchu Osobowego, list gratulacyjny. Na zakończenie duet muzyków z Rzeszowa zagrał składankę popularnych arii operowych i operetkowych kompozytorów światowej sławy.